jakiś plan przejść. Zapraszam po prostu do koła, Magda się rozstawił. Panie burmistrzu, jakiś plan przejścia, pani premier? O, właśnie. Jeszcze pani mało? Mało się nakradła, jeszcze do Unii. No, jeszcze Brosi tu nie było. I Brosia przyjechała nawet. Tylko nie to. Mieliśmy okazję. Tylko nie ta partia. Tylko nie ta partia. No to rozdają, ale to mnie tutaj opowiadać, co to jest, no to pan? To ja, proszę pani, to ja, bardzo mi miło, witam serdecznie, witam gwiazdę. Gratuluję, fajniotki, Se zdjęcie zrobimy. Żona będzie zazdrosna. Która żona? Moja. Miłego popołudnia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Jak tam? Czteretegoroczny? Nie, częściowo. Witam. Walczymy, walczymy. A jak? Ja ten telefon już do cholery. Wszystkiego dobrego. Powinniście sobie nazwę zmienić. Prawo i Sprawy i ze Sprawiedliwością nie macie nic do czynienia. Taka jest, panie prawda. Taka jest prawda. Ja byłem was, kiedyś na was głosowałem, a na was teraz nie zagłosowałem. Nic dobrego, żeście kradliście w pieniądze z funduszu, żeście ukradli. Te Ziobro tu będzie w więzieniu siedzicie i reszta tej banki. Więc gan, proszę bardzo. Walczymy, walczymy o Polskę. Ale to tylko z waszą pomocą. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz to mi odpowie z państwa na pytanie, dlaczego jest takie opóźnienie w Jakarpatii od Lublina do Bartowa. Ten odcinek już powinien badawno zostać oddany. Chodzi pan o przeszkie obwodnice Niemiec. Tak, bo tak. Rzeczywiście tam wyszły pewne usterki przy planowaniu i to musiało zostać przeprojektowane. Rzeczywiście obwodnica Niemiec jest teraz najważniejszą drogą z punktu widzenia Lubelszczyzny, bo dzisiaj jadąc tutaj z Lublina. No właśnie, dokładnie. Chciałem zapytać, którego państwo jechali. To był priorytet, ale proszę zwrócić uwagę, że nasz rząd zaplanował tamten rozpoczął S19 i przecież w Parlamencie Europejskim. To było buzerstwo. To był szukancer. Te uszuści międzynarodowi. Dziękuję za wsparcie. Żyj. Dziękuję. Masz jeszcze loteczkę na koniec. Ja mam. Wszystko. No, jeszcze raz. Tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. I życzę zdrowia wam wszystkim. Dziękuję. No. Dziękuję. Żebyście jak najszybciej weszli te ludzie już tych pogląd. Tak jest. No. Tak będzie. Weszli. Bo trzeba było ich postawić. Ja wiem, że nie mieliście czasu. Bo wy żeście się nie zajmowali tym ubóstwem, tylko żeście zajmowali się dobrą robotą. Rządzeniem, tak. Rządzeniem. I tyle, co wyżeście zrobili roboty, to oni, żeby rządzili 48 lat. Jak Boga szczerze kocham. Wie Karpatia, pod Świnio. I teraz jeszcze jako trasa do Stalowy Wody. Wyżeście robili, wyście nie zajmowali się tym. Trójkę mamy tutaj. Żeby ich sądzić, żeby ich... Ale będzie pan miał materiał dobry. Strona niemiecka daje właściwie, jaka Polska ubija. Ale to nie są nasze rodziny. Sądy. To proszę? Nie są nasze sądy używane. Jakie rządy? To nie są nasze jeszcze sądy. Nie byliście w tamtym to roku. To są sądy Tuska, proszę pana. Proszę pana, to było w tamtym roku. Jeszcze byliście przy władzy. Ale sądy... I nie ma gdzie pójść. Gdzie ma pójść? Poszedł, wróciłem się do strony niemieckiej. Powiedzieli, że sprawę będę załatwiać. Będę kontrolować to. Stronę polską. Ale sądy są po stronie Tuska, proszę pana. Ale sądy Tuska.
jak sąd, jak to w tamtym roku? Jeszcze nie wiem. Ale proszę pana, rząd, rząd nie rządzi sądami. W sądach są ludzie Tuska. To co, ja? I na telefon. To co, rząd Tuska mnie rządził? Byliście przy władzy. Chodziłem do ludzi. Ludzie, obudźcie się, bo oni cały czas mieszają. Obudźcie się. Pan został skrzywdzony przez sąd, tak? Przez polską stronę, bo jeżeli wyrok się wydaje w imieniu Rzeczypospolitej, bo on się boi. Wydaje się w imieniu Rzeczypospolitej, to jak to wygląda? Tak to wygląda. Nie dajcie się oszukać. Tak.